Cześć, witajcie. Dzisiaj działamy znowu z Daimlerem. Dzisiaj będziemy naprawiać oponę. Zobaczymy, czy nam to się uda. Dzisiaj naprawiamy oponę. Jak? Już za chwilę najpierw muszę zdjąć koło. O to chodzi. Dokładnie chodzi o to, że mam w oponie coś. Oj, nie mamy prądu. Coś znaczy albo wkręt. Już mamy. Jest albo wkręt, albo jakiś gwóźdź, nie wiem, ale wchodzi powietrze, więc chcę zdjąć kółko. O, mam nadzieję, nie wiem, chyba widać na kamerze. Jest tutaj. Podniesiemy z nabiegu, ale jeszcze muszę podłożyć pod koło. Nie mam klinów, więc posiłkuję się tym, co mam. W razie w żeby nie strzelił, to jeszcze skoczę po kobyłkę. Zaraz wracam. Mamy kobyłkę. No, tak jak mówię, już raz pod nosniku strzeliła mi śruba, BM-ka chciała mnie przycisnąć. Więc teraz się posiłkuję zawsze kobyłką. No lecimy. Tutaj coś mamy i wchodzi powietrze. Teoretycznie wulkanizacja i problem z głowy, ale ja chciałem wam pokazać, jak to można zrobić bez obejścia się o wizytę u wulkanizatora. Lub nawet można by to zrobić na drodze. Teoretycznie. Robię to pierwszy raz, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, kurczę, nie wsiadam. Aj, zapiekło. I ostatnia. A to tak? Chyba trzeba z buta. No nie. Mamy. Dobra.
wam teraz pokażę. O, tu leży przyczyna. I to jest dość grube. Kamień nie wiadomo. Dobra, o, tu też coś mamy. Chyba. Tu jest i chyba tu jest. No nic, dobra. Lecimy na ala warsztat. To witajcie na moim ala warsztacie. Jak to będziemy działać? Będziemy działać w ten sposób. Oto zestaw do naprawy opony. Jeżeli mamy, oczywiście chodzi o to, że jeżeli mamy w oponie gwoździa, wkręta lub inne, można powiedzieć, ciałopce, to jest zestaw do naprawy czegoś takiego bez ściągania opony. I wizyty na warsztacie. To nie jest droga rzecz. Kosztuje może 20-30 zł. To są takie sznurki z klejem, których naprawdę jest tutaj trochę. I tak naprawdę można by powiedzieć, w każdym zestawie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10, 15, 20, 25, 30. Teoretycznie za 30 zł, niech będzie 50 zł, możemy naprawić 30 opon. O ile mamy coś wbite, cały czas chodzi o to, że jest coś wbite, nie jest rozdarta opona czy coś takiego. Jest wbite, tu jest klej też. Jest nawet nieotwarty, nie używałem go jeszcze. Więc tak jak mówię, dzisiaj pierwszy raz i zobaczymy, czy to zadziała. No to co, lecimy. Najpierw musimy wydostać to ustrojstwo z koła. Mamy tu. Zastanawiam się jeszcze ta rzecz. Może jakiś śrubokręt? Czy to jest kamyk? Nie, to chyba nie. To chyba było powierzchniowo tylko przecięte, ale tutaj na pewno jest wkręt i jak odchylę, to nie wiem, czy będzie słyszeć, ale syczy. No, to na pewno było słychać. Więc tak. Spuszczamy powietrze. I będzie problem, bo nie mam motylka. Nie mam motylka, ale to nic, że nie mam motylka do wętla. Spuścimy go tak, troszkę dłużej zejdzie. Po co? Musimy spuścić powietrze, żeby klej trzymał. Inaczej. Kurczę, nie mam motylka, no nie mam. A nie chcę zepsuć gwintu. Spuszczam i wracam. Ok, powietrza już nie ma. Wyciągamy to ustrojstwo. Małe to chyba nie jest. Mamy. No jest kawał wkręta. Ważna rzecz. Najlepiej zaznaczyć sobie czymś, gdzie jest otwór, który mamy obrobić. Jest dość duży. No, żebyśmy wiedzieli po prostu. Ja staram się go nie zgubić. Więc tak. Pierwsza rzecz.
tym szlifujemy otwór. To jest dość duży. Żeby go rozrobić, po co to robimy? Bo sznurki, to są takie sznurki, mam nadzieję, że widać, są grube. Kupiłem chyba zestaw do ciężarówek, ale to nic, są grube. I tym szpikulcem, można by powiedzieć, będziemy robić otwór właśnie pod te sznurki, które... Ten sznurek musi wejść jeszcze podwójnie, żeby to ładnie nam wszystko chwyciło, więc jak tak przelecimy, raz i dwa, jak już widzimy, że pod ręką nam w miarę to wchodzi, no to powinno być dobrze. Przesmarujemy tym wariantem. Też jest coś takiego a la klej. Wciągamy jeden z tych sznurków. O. I musimy go przełożyć tutaj. Widzicie? Wyżej jutro nie pojadę do pracy. Zejdzie powietrze. O, tak mogę go przyciągnąć do połowy. Mniej więcej. Tak myślę. Nie mam instrukcji. I teraz tak, wciskamy go w otwór. Mamy go wciśniętego. Teraz chyba tym mamy go wyciągnąć, czyli tą taką podkładkę. Tu troszkę wystaje to nic, reszta jest ściśnięta. Tą podkładkę musimy przycisnąć i wyciągnąć. Ha! Udało się. Tu na końcu, nie wiem czy widzicie, powinniście zobaczyć, jest rozcięcie, więc my jak to przesuwaliśmy, to się rozsuwało.
i wyszło. Nadmiar obciąć. Tak, proszę, w instrukcji. Więc obcinamy. Gdyż to twarde jest, powiem wam. Resztę się powinno zajeździć. Teraz tak. Musimy odczekać chwilę, aż to złapie. Pompujemy. Zobaczymy. Dobra, tam za chwilę. Jestem z powrotem. Instrukcję prześledziłem jeszcze raz. I okazało się, że minęło około 5, może 8 minut. Nie trzeba na nic czekać. Zakładacie to tak jak ja założyłem. Od razu można popróbować koło i w drogę. Czyli teoretycznie jesteście w stanie sami naprawić sobie oponę na drodze, na autostradzie czy gdziekolwiek, mając taki zestaw, który kosztuje około 50 zł. Może nawet mniej. Tak, naprawić sobie koło na drodze. Bo nie trzeba ściągać opony, nie trzeba nic później wyważać i tak dalej. Wkładacie, zakładacie. Mi to zajęło, tam widzieliście, może 2-3 minuty. To nie jest klej, tylko wazelina, która ułatwia przejście tak jakby tego pogłębiacza w oponę, żeby zrobić otwór pod sznurki. Więc można użyć, można nie używać. Teoretycznie możemy użyć. Ja użyłem. Tak jak mówię, robię to pierwszy raz. Tak jak i może wy. No to co? No to pompujemy. Wkładamy, obcinamy i pompujemy. Ja mam kompresor nabity. Nie chciałem was tutaj ogłuszać, no bo wiadomo, głośno pracuję. To co, bijemy? Oj, to dużo. Ja tak biję na tych gumach między 2 a 2,5, tak 2,2, 2. No tak jak wyjdzie. Między 2 a 2,5. I teraz tak. Troszeczkę wybuliło. Znaczy nie wybuliło, tylko to jakby tego sznurka się wydobyło troszeczkę więcej. Ale to jest normalne. Nie słyszę tutaj jakichś ubytku powietrza. Jeszcze spróbuję przyciąć. Albo ten sznurek taki twardy, albo ją tępy nóż. Nie ma wanny, więc nie wiem jakby to sprawdzić, ale może zrobimy tak. Zamocuję koło. Dzisiaj mamy godzinę za 20:17, 16:40. Zamontuję koło. Wbiłem między 2 a 2,5 atmosfery i zrobimy tak. Jutro auto stoi,
wieczorem sprawdzę ciśnienie i zobaczę, czy zeszło coś, czy nie. I czy to będzie działać. Na tą chwilę nic nie słychać. Nie wiem, nie. No, lepiej byłoby wstać do wody, ale nie mówię, nie mam wanny. A nie słyszę. Nic nie słychać, więc teoretycznie powinno być. No, więc tak. Jutro wrzucę jakiś filmik, nie filmik, zdjęcie wrzucę. Jakie mamy ciśnienie w oponie. Jakbyście mieli jakieś uwagi albo pytania, piszcie, komentujcie. Subujcie kanał oczywiście. I to, no będzie tego więcej. Będzie tego więcej, już niedługo. Już niedługo będzie tego więcej. Więc subskrybujcie, zadawajcie pytania, albo jak macie jakieś uwagi, coś źle tak, albo coś. I zapraszam do oglądania. Na razie.